W dzisiejszym odcinku kilka pytań do porozmawiamy o bieganiu. Moimi gośćmi są Agnieszka Budek. Dobra. I Sebastian Dymek. Dziękuję, witam. Rok 2017 za nami. Sebastian, czy mógłbyś ocenić go jako trener, ale zarówno jak i zawodnik, bo sam biegasz? Tak, zdecydowanie lepszy to był rok dla mnie jako trenera, bo mogłem się realizować przez cały rok. Zawodnik, krótko zacznę. Moim celem był start w Mistrzostwach Polski weteranów w półmaratonie. Mój debiut w kategorii półmaratonów, czyli powyżej 35 lat. Zająłem tam dobre, ale niestety pechowe miejsce, czwarte miejsce na dystansie półmaratonu w murowanej Goślinie. I to był taki największy sukces. No, były dobre wyniki, ale tu nie będziemy cyframi rzucać. Niestety druga część sezonu nieudana. Przygotowałem się do maratonu w Berlinie, najważniejszej imprezy maratońskiej na świecie. Niestety kontuzja ścięgna Achillesa mnie wykluczyła. No, takie jest życie, taki jest sport. W tej chwili już jest wszystko dobrze i normalnie trenuję. A jeżeli chodzi o trener, no to myślę, że by tu długo trzeba opowiadać, ale jeżeli chodzi o zawodników, indywidualne sukcesy, to właśnie tu Agnieszka była wyróżniającą się postacią. W maju w 5 biegach wygrała 5 biegów. Jak zawsze w prestiżowym biegu Świętego Dominika w Gdańsku 3. miejsce na podium. Jeżeli chodzi o sukcesy drużynowe, no to najważniejszy bieg półmaraton Dwóch Mostów, 2. miejsce zajęliśmy, tylko przegraliśmy z zawodnikami z Ukrainy. A tak, 1. miejsce bieg Tropem Wilczym w Płocku, 7. miejsce drużynowo na Orłem Maratonie, 8. miejsce na biegu Maniaka w Poznaniu, na, o ile tam się nie mylę, bo 130 drużyn. 2. miejsce na biegu Świętego Dominika w Gdańsku. Tu lokalnie też cały czas 1., 2. miejsce, więc no, sezon uważam za dobry, bo obroniliśmy te miejsca drużynowo z poprzedniego, z 2016 roku. I w kolejnych startach cały czas gdzieś tam się blisko tej czołówki utrzymujemy. I to jest dla mnie najważniejsze, że przede wszystkim nie było w ekipie zawodnika, który by nie poprawił się, prawda, w skali roku 2016 roku. Wszyscy robili życiówki. Z głowy, tak teraz powiem szybko, 55 miejsc było na podium moich zawodników w poprzednim roku, więc no to uznaję, że to jest dobry wynik. No na pewno, jak tak słuchamy, to życzymy samych dalszych sukcesów, ale teraz Agnieszka, chciałam z twojej strony usłyszeć, jak wygląda twoim okiem podsumowanie zeszłego roku? No to chyba był dla mnie najlepszy sezon, jaki mógł być. Bieg Niepodległości Warszawa to był najlepszy mój sukces, bo 11 miejsce Open wśród na 5000 zawodniczek i bardzo dobra życiówka 38-56, na którą bardzo ciężko pracowałam. Czyli z tego sukcesu jesteś najbardziej zadowolona? Tak, najbardziej jestem zadowolona. A łączysz równocześnie rolę mamy, tak, żony i przede wszystkim teraz zawodniczki. Jak to wygląda? Jak wygląda organizacja twojego czasu? Tak naprawdę rano to ubieram się w strój sportowy i zazwyczaj rano robię te treningi, bo popołudniem nie mogę sobie na to pozwolić. Ze względu na dzieci pewnie. Ze względu na dzieci, obowiązki, więc. To w takim razie jakbyś zachęciła może inne kobiety i może mamy, które chciałyby poprawić, nie wiem, swoją troszkę kondycję, spróbować swoich sił w bieganiu, do tego, aby zaczęły trenować? Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, po bardzo długiej przerwie, po 8 latach wróciłam dla siebie, żeby tak wyjść do ludzi troszeczkę. No i z roku na rok jakieś lepsze osiągnięcia zaczęłam osiągać, więc ja mówię, no te godzinę, półtorej godziny można poświęcić na bieganie, na siłownię. Zawsze to jest jakaś odfolga od domu, od wszystkiego, prawda? Agnieszka tu powiedziała, jak połączyć rolę mamy i zawodniczki, a ty może poleciłbyś i podradził naszym widzom, jak zacząć w ogóle biegać? Znaczy ja Agnieszkę generalnie podaję nowym zawodnikom jako przykład podejścia do treningu, podejścia do taktyki biegu. Zawsze mam takie swoje przysłowie, że co robi Agnieszka Budek na zawodach, jak nie ma siły? Agnieszka przyspiesza. Tak. Znaczy jak zacząć biegać, no to tak jak Agnieszka. Agnieszka po tej przerwie spowodowanej macierzyństwem zaczęła biegać dla przyjemności. Gdzieś tam na molo, na najtrenersach się spotkaliśmy, ale się okazało, że z każdym biegiem Agnieszka sama z siebie robiła coraz lepsze wyniki. I gdzieś tam w luźnych rozmowach, gdzie ten projekt już biegaj z Dymkiem już trwał, stwierdziliśmy, że jakby celowym będzie podjęcie współpracy, żeby te wyniki były jeszcze lepsze. I właśnie początki są tyle ważne i to ja swoim nowym zawodnikom mówię, żeby nie robić sobie ciśnienia na jakieś tam wyniki, sukcesy, tylko biegać dla przyjemności, nie biegać za dużo, bo to jest najczęstsza jakby zmora czy błąd początkujących biegaczy, biegają za dużo po prostu, prawda? Endorfiny się wydzielają
Im się to podoba, biegają dużo, ale Agnieszka wie, że sama nie biega dużo jakby ilościowo, tylko bardziej idziemy w jakość, prawda? Trening szybkościowy, siłowy, techniki. I tak samo muszą też amatorzy podejść, prawda? Żeby podpatrzeć gdzieś w internecie, podpatrzeć u jakichś doświadczonych biegaczy, że no, trening biegowy jest urozmaicony, to nie tylko takie puste klepanie kilometrów i jakby urozmaicać ten swój taki, w cudzysłowie można powiedzieć, plan treningowy. Jeszcze chciałam zapytać o to, ile średnio kilometrów miesięcznie biegacie? To zależy, do jakich zawodów się przygotowujemy. Na przykład do półmaratonu miesięcznie tak 300 trzeba przebiec, żeby jakiś przyzwoity wynik zrobić. Dokładnie. Ja do maratonów 400-450 kilometrów biegam. Chciałbym więcej, ale niestety ograniczenia czasowe nie pozwalają już realizować większy trening, ale akurat tutaj przykładem dobrym jest Agnieszka. Jak przygotowaliśmy się do maratonu, półmaratonu Dwóch Mostów, to przez dwa miesiące 611 km pamiętam przebiegła, czyli to daje 10 km dziennie, ale wiadomo, że nie biega codziennie, biega tam 5-6 razy w tygodniu, więc te treningi nawet do 20 km były realizowane. To są po prostu niewyobrażalne liczby dla takiego laika, na przykład jak ja, który nie miał nigdy nic wspólnego z takim profesjonalnym bieganiem. Ale chciałam zapytać, czy osoby, które chcą zacząć swoją przygodę z piłką ręczną, mogą się do Was zgłaszać, Sebastian? Z piłką ręczną zapraszam oczywiście. Do jutrzenki. To znaczy ja zawsze chętnie odpowiem na pytania, zawsze umówię się, jeżeli jest możliwość, na trening, aczkolwiek na ten sezon 2018 nabór już zakończyłem, bo jest mocna grupa 23 osób i jakby się trzymamy już tej ekipy, bo to są naprawdę ambitne osoby. Część z nich zaczyna dopiero przygodę i nawet niektórzy jeszcze nie mają 10 km na zawodach ukończonych, ale oczywiście zachęcam do śledzenia fanpage'u Biegaj z Dymkiem na Facebooku, na stronę www.biegajzdymkiem.pl. Ma w planach organizację treningów otwartych dla wszystkich. Zapraszam. Prawdopodobnie to będzie gdzieś Sobótka, Stadion Miejski, więc wszystkich chętnych, którzy by chcieli u boku Agnieszki pobiegać, oczywiście zapraszam. I u Twojego boku też. Widzisz, ja mówię piłka ręczna ciągle w głowie, bo jeszcze miałeś w swojej, że tak powiem, karierze trenerskiej też podopieczne szczypiornistki. Tak, mieliśmy okazję właśnie z panią redaktor się tutaj poznać na treningach biegowych Jutrzenki Płock, ale na przykład w tym sezonie rozwijam swoją działalność, bo dużo osób, które trenują biegi przeszkodowe, się zgłasza i triatloniści. Na początek się jakby broniłem przed tym, ale mamy jakby takie podgrupy triatlonistów, biegaczy przeszkodowych i czekam na sezon i zobaczymy, czy ta nasza współpraca też efekty przyniesie. Rok 2017 zostawiamy za sobą, ale mamy nowy rok i już na Waszym koncie pierwsze sukcesy. Nie. Sebastian, jako trener oczywiście musisz się wypowiedzieć. No muszę się wypowiedzieć, aczkolwiek największa zasługa dosłownie to jest Agnieszki. Wystartowaliśmy w biegu Parking Relay w Warszawie w Galerii Arkadia w parkingu. Była to sztafeta 5 razy 2 km. Każdy z zawodników miał do pokonania jedną rundę po parkingu kilometrową. Dwa razy musiałem pokonać. Wystawiliśmy 4 zespoły, 2 męskie, 2 damskie. No i tutaj ekipa Biegaj z Dymkiem Gwiazdy w składzie Agnieszka Budek na pierwszej zmianie, na drugiej Żaneta Cybulska, na trzeciej Izabela Dymek, i tu zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, bo to moja żona, Małgorzata Daszkiewicz i Aneta Turalska zwyciężyły w tej sztafecie jako jedyna ekipa. Pobiegły poniżej 40 minut i tu może z Agnieszką pokażemy trofeum za pierwsze miejsce. Dziewczyny wygrały, pokonały ekipy z Warszawy, firmowe, takie profesjonalne zespoły, a u nas biegły wszystkie dziewczyny z Płocka. I to jest duży sukces. Agnieszka już na pierwszej zmianie dużą przewagę zrobiła nad kolejnymi zawodniczkami. Zresztą pobiegła 7 minut 11 sekund. No to myślę, że nie jeden chłopak w Płocku chciałby tyle 2 km przebiec. Ale warto też powiedzieć o innych ekipach, naszych drużynach. Drużyna Biegaj z Dymkiem Pro w ze mną składzie Powrót po pół roku zajęliśmy 4. miejsce. I to dla mnie też była niespodzianka, że tak dobrze, bo ja tak mówię, jak będziemy w pierwszej dziesiątce, to będzie dobrze. Aczkolwiek jest niedosyć, bo do podium zabrakło 6 sekund, więc fajnie, jakby dwie ekipy były na podium.
Ale bardzo dobrze pobiegły dwie ekipy tych zawodników, którzy dopiero zaczynają. Biegaj z Dymkiem pretendenci, to byli chłopacy, którzy chcą być w tej mocniejszej grupie, i biegaj z Dymkiem gwiazdki, to dziewczyny, które zaczynają, które chciałyby w sztafecie z Agnieszką pobiec. Więc ja liczę, że ten rok będzie przynajmniej tak dobry jak 2017. Do tego z całego serca Wam życzymy i bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich widzów do śledzenia naszych płaskich biegaczy.